Allegro Ads czy Ads Express? Czym są, czym się od siebie różnią i dlaczego nie warto korzystać z tego drugiego? Zapraszam Cię do Allegro w pigułce, czyli krótko, konkretnie i w temacie. Zarówno Ads Express i Allegro Ads zostały stworzone po to, żebyś mógł reklamować swoje produkty na platformie Allegro. Wykorzystują dokładnie te same placementy, czyli placementy, które teraz Ci pokazuję. Pierwsze i ostatnie dwie pozycje na liście wyników, tutaj na dole, z lewej strony w kolumnie i po przejściu na ofertę Twoją lub konkurencji, na dole znajdziesz tutaj oferty sponsorowane. To są główne placementy, w których wyświetlają się reklamy z Allegro Ads. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o podobieństwa. Tak naprawdę Allegro Ads jest dużą platformą reklamową, która ma masę funkcji, a Ads Express jest jedynie jej częścią, jest stworzonym uproszczeniem, żeby każdy mógł korzystać z tej reklamy, nawet jeżeli nie do końca wie, co robi. No i z racji tego jej efektywność również jest mniejsza. To trochę tak, jakby było dwóch uczniów, z czego jeden uczy się, przykłada, rozumie wszystko, o czym mówi i dostaje dobre oceny. No a drugi to jest ten, który coś tam ściągnie, coś tam zakombinuje, leci na dwójkach i trójkach i nie przeszkadza mu to, wystarczą mu takie oceny. Najważniejsze jest to, żeby się przy tym nie napracować. No bo napracować się przy tym nie da. Zobaczmy, jak to wygląda w panelu. To jest cały panel, który jest dostępny, żeby uruchomić reklamy Ads Express. Po prostu wybieramy budżet lub wpisujemy go tutaj, zaznaczamy, czy chcemy Google Ads, czy nie. Wtedy nasze oferty pojawią się też w wynikach Google, nie tylko na naszej platformie Allegro Ads. No i wystarczy tutaj wziąć włącz reklamę. Tutaj jest aktualizuj, bo akurat przed chwilą ją włączyłem. I to jest tak naprawdę wszystko, więc jest to rozwiązanie dla osób, którym po prostu nie zależy na dużej sprzedaży czy rozwijaniu sklepu. Być może jest to po prostu sprzedaż jako dodatek do stałej wypłaty, do własnego pełnego etatu. No i nie chce się rozwijać, nie chce przede wszystkim poświęcać czasu. Wystarczy mu jedno kliknięcie, przeznacza jakiś tam budżet na reklamę, no i wtedy jakieś tam efekty się pojawiają. Nie są duże, ale coś się sprzedaje, jest ok, wystarczy. No i to jedyny przypadek, w którym wyobrażam sobie, dlaczego ktoś chciałby wykorzystywać Ads Express. No i to jest przede wszystkim największa zaleta, czyli prostota. Wystarczą dwa kliknięcia i Twoja reklama wystartowała. Tyle. Natomiast jeżeli chodzi o wady, no to jest tego więcej, bo przede wszystkim wynik jest zdecydowanie gorszy. Jeżeli potrafisz działać na Allegro Ads, Ads Express nie zrobi tego za ciebie lepiej. No i tracisz kontrolę. Nie masz pojęcia, co tutaj się dzieje. Nie wiesz, co jest reklamowane. Nie wiesz, jaki jest algorytm doboru ofert. Wszystko jest zautomatyzowane. Ten algorytm, z tego co my widzimy w pracy, to on po prostu opiera się na danych historycznych, czyli widzi, co sprzedawało wcześniej, albo co sprzedaje teraz w miarę dobrze, dobiera te oferty i wrzuca je do promowania. On nie wie, jakie masz na tym marże, a dodatkowo on nie wie, czy to nie są sezonowe przedmioty i czy one nie przestaną się sprzedawać niedługo. On po prostu sprzedaje, bo do tej pory szły w miarę dobrze. I najgorsze jest to, że on może się do tych ofert zamknąć. Czyli jeżeli masz 1000 ofert, a on znajdzie 10, 15, które się sprzedają, inne się sprzedają trochę gorzej, no to on się skupi na nich, żeby zrobić jak najlepszy wynik. A pozostałych nawet nie masz możliwości promować, gdzie w Allegro Ads zwykły możesz na przykład dać niższą stawkę CPC i wciąż opłacalnie je reklamować, tylko wydawać na nie mniej. Ograniczone są też statystyki, które widzisz. Możesz przejść do panelu, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Ja akurat tutaj pokazuję Ci widok z instrukcji Allegro, bo ja po prostu nie wykorzystuję tych reklam, więc nie mam takich statystyk. Natomiast widać po prostu, co jest, jaka jest wartość sprzedaży, ilość kliknięć, koszty wyświetlenia reklamy, takie cztery podstawowe statystyki. Głębszych informacji z tego nie wyciągniemy. Dodatkowo sami musimy sobie policzyć zwrot z inwestycji. W tym przypadku to będzie po prostu sprzedaż na koszt, w okolicy 14 jest ten zwrot.
Zwrot to jest coś, co musisz sobie obliczyć i ustalić już na samym początku, zaczynając reklamy, wliczając w to wszystkie swoje koszty, marże, pakowanie, pracę czy czas pracowników i tak dalej. I dopiero mając tą wartość, ten zwrot, jesteś w stanie ostatecznie obliczyć, czy te reklamy ci się opłacają. Jak to policzyć? Odsyłam cię do innego swojego filmu, w którym to wytłumaczyłem. Natomiast to jest początek. Znając ten zwrot, musisz, dopiero wtedy możesz zacząć reklamować. I tu, jeżeli chcesz to robić w ten sposób, to musisz to za każdym razem liczyć ręcznie, bo nawet nie ma takiej statystyki. Natomiast ta statystyka jest później widoczna w panelu Allegro Ads. To było na tyle, jeżeli chodzi o zalety i wady Expressu. I skoro wspomniałem już o Allegro Ads, jest tak, że możesz też zobaczyć tą kampanię w panelu Allegro Ads. Do tego panelu logujesz się z zewnętrznego linku. To nie jest już dostępne u Ciebie w panelu Allegro. Zalogować możesz się wpisując ads.allegro.pl, on Cię przekierowuje na stronę logowania. I po zalogowaniu pokażę Ci tę jedną kampanię, którą stworzyłeś, czy raczej odpalony Ads Express jako kampanię. Wciąż nie masz tutaj możliwości edycji tej kampanii, więc nie masz tych możliwości zaawansowanych do optymalizacji reklamy. Natomiast stąd możesz już znaleźć więcej statystyk, będzie ich tu trochę więcej, więcej informacji wyciągniesz. Tutaj akurat nie ma, bo tak jak mówię, to jest przed chwilą stworzona reklama i to jest puste konto, na którym nic się jeszcze nie dzieje. No i tym samym przechodzimy do Allegro Ads, czyli pełnego panelu i jego zalet. Już w nim jesteśmy, więc przejdźmy do kampanii, żebyś mógł zobaczyć. Oprócz zwykłych ofert sponsorowanych, oferty sponsorowane to są te miejsca emisji, na których wyświetla się również Ads Express. Tutaj mamy możliwość jeszcze zrobienia reklamy graficznej i Facebook Ads. Nie będziemy się na razie na nich wszystkich skupiać, chciałem Ci tylko pokazać więcej możliwości, które tutaj masz. Możesz chociażby oferty reklamować wszystkie, możesz wykorzystać bestsellery i bestsellery będą w pewnym stopniu tutaj alternatywą dla Ads Express, czyli jeżeli chcesz wciąż robić mało, ale mieć jeszcze trochę lepsze efekty czy większą kontrolę, to możesz wybrać taką opcję pośrednią, czyli założyć sobie po prostu kampanię w Allegro Ads, kilka kampanii, podzielić je na kategorie, którymi sprzedajesz, zaznaczyć bestsellery i wybrać odpowiednie kategorie, z których bestsellery chcesz sprzedawać. Bestsellery działają podobnie, bo to też jest automat, który dobiera. Natomiast z tego, co my zauważyliśmy, bestsellery głównie opierają się na historii sprzedaży danych ofert, gdzie Allegro Ads w pewien sposób czerpie też jeszcze informacje ze statystyk, takich jak konwersje, kliknięcia i wyświetlenia, czy wskaźniki na nich oparte. Więc nie będzie to dokładnie to samo. Natomiast już Ci daje większą kontrolę i możesz osiągnąć na tym lepsze efekty. No i dalej możesz też wybierać oferty, które chcesz reklamować na regułach lub ręcznie je dobierać. Do tego placementy, które sam możesz wybierać ręcznie i później sprawdzać w statystykach, które działają lepiej, które gorzej. No i oczywiście budżet, czyli to, co było i wcześniej. Natomiast tutaj już możesz wybierać stawkę, maksymalną stawkę CPC dla danej grupy reklam, czyli decydujesz, ile jesteś w stanie najwięcej zapłacić za kliknięcie dla tych ofert. Lepsze wyniki i lepsza kontrola to są zalety, ale to też musi iść z pewnymi wadami. No i największą tutaj będzie po prostu poziom trudności. Musisz się trochę postarać, czyli z jednej strony mieć już jakąś wiedzę na temat reklam, którą możesz znaleźć za darmo na moim kanale. No i trochę czasu, bo to nie jest taki samograj, że klikasz i działa. Troszeczkę czasu musisz poświęcić, żeby je ustawić na początku, a później optymalizować. Jaka jest moja ostateczna rekomendacja? Zawsze używaj Allegro Ads. Zapomnij o Ads Expressie. Jeżeli jesteś trochę leniwy i chciałbyś tak pół na pół, to też korzystaj z Allegro Ads. Po prostu zrób kilka kampanii opartych na bestsellerach. Tam dobierz sobie stawki, zoptymalizuj to za pierwszym razem. No i później, jeżeli dasz wystarczająco niskie CPC, możesz to zostawić bez opieki, tak samo jak na Ads Expressie. I tak już będziesz miał lepsze efekty niż tam i będziesz reklamował te oferty, które Ty wybrałeś, a nie coś, co reklamuje sobie Ads Express. Dodatkowo, jeżeli masz tylko kilka ofert, to nie myśl na razie o współpracy z agencją, no bo agencja też nic magicznego nie wymyśli,
Oprócz tego, że najpierw zajęłaby się pracą nad Twoimi ofertami czy wielkością asortymentu, żeby mieć na czym pracować i co optymalizować. Dalej, jeżeli masz tych ofert już naprawdę dużo, w setkach, w tysiącach, no to tutaj pozostają Ci dwie możliwości. Z jednej strony możesz sam się nauczyć tych reklam i sam to prowadzić. To nie jest aż tak skomplikowane. To wymaga wiedzy, wymaga doświadczenia, ale z czasem, znając swój asortyment, jesteś w stanie to opanować i się tym zajmować, no ale cały czas to kosztuje Twój czas. Z drugiej strony masz możliwość współpracy z agencją, więc nie musisz poświęcić tego czasu po pierwsze na naukę, a później przez cały ten czas na optymalizację i działanie przy tych ofertach. No a przede wszystkim agencje mają rozszerzone możliwości panelu. Między innymi jest to możliwość dodawania słów kluczowych do tytułów, czy wykorzystywanie słów wykluczających i wymaganych. Gdybyś chciał przetestować taką współpracę, mamy możliwość tańszej współpracy, właśnie testowej, przez pierwsze 30 dni bez dalszych zobowiązań. No i oczywiście poniżej zostawiam link do swojej strony, gdybyś miał jakieś pytania do kontaktu, oraz do cennika, gdybyś chciał zobaczyć konkretnie, jak to wygląda u nas. Dzięki i do następnego.